Co tu dzisiaj ciekawego mam? Podobno jest to jeden z najlepszych transportów Super Audio CD w historii firmy Sony. SCD-DR1. Worek widzicie w oryginalnym pudełeczku. O, tutaj specjalnie włożyłem sobie karteczkę z napisem 110 V czy 100 V, żeby nic tutaj nie uszkodzić, żeby nie było awarii. Pilocik. No i przystąpimy do rozpakowania urządzenia. No i coś mi się tutaj nie chce przytrzymać. Instrukcja obsługi. Wszystko tak, jakby było zapakowane w oryginale. I przystąpię do oględzin pacjenta. Ponoć wyprodukowano tego bardzo, bardzo małą ilość. Nowe kosztowały jakieś gigantyczne pieniądze. Dzisiaj no to może nie jest tak drogie. Myślę, że około 5000 euro można już takiego potwora nabyć. Może nawet dużo taniej. Zależy, kto sprzedaje i w jakim oczywiście urządzeniu jest stanie technicznym i wizualnym. Bo to jest dość istotne w przypadku pewnej klasy urządzeń. Powiem, że konstrukcja pancerna. Nie żałowano tutaj absolutnie materiału. Płyta aluminiowa chyba grubości z 6 czy z 8 mm płyty wykonane. Piękna maszyna. Piękna maszyna. Na czym polega problem w tym urządzeniu? Na tym, że nie domyka się podobno tylko szufladka. Praktycznie to będzie cała zabawa z serwisem tego transportu. Zajrzymy do środka. Powiem Wam, że w sieci za dużo informacji na temat takich egzemplarzy nie ma. Cóż to mamy na tylnym panelu? Trzeba będzie się z tym zapoznać. Jakieś wyjścia to jest odtwarzacz CD, ponieważ mamy wbudowany przetwornik, czyli jest to prawdopodobnie tak. Pierwszy był chyba SACD1, wcześniej chyba było coś związane z 777 i teraz ostatnim wypustem było to chyba 2006, czy tam któryś rok zostało wyprodukowane takie stworzenie. Nie mam wiedzy na temat historii jakichś tam poszczególnych odmian odtwarzaczy Super Audio CD, ale wcześniej miałem jeszcze tego chyba model 1, który był ładowany od góry. Też tam miałem jakiś drobny problem z czymś, który usunąłem bez jakiegoś większego kłopotu. Zrobiłem o nim film, ale film nie był dokończony. No i w sumie nie został opublikowany. Tego nagrania już w tej chwili nie mam. Ale o tym rodzynku trzeba co nieco materiału nagrać, ponieważ jest to dość rzadko spotykany model na rynku. Wykonanie kosmiczne. Tak jak wspomniałem, nie żałowano tutaj absolutnie żadnego materiału. To są podkładki pod śruby. Tu mamy pokryweczkę. Pokryweczka ma jeszcze taką blachę miedzianą, ekran. Całość wykonana niesamowicie, no niesamowicie. Blok zasilacza, jak się da zauważyć. Natomiast tu mamy transformatory sieciowe, trzy transformatory sieciowe. Z rdzeniem to są te chyba rdzenie zwijane, ale te transformatory uchodzą za jedne z najlepszych. Prawdopodobnie jest to tak skonstruowane, że mamy trzy transformatory. Jeden jest do zasilania mechanizmu, drugi do zasilania części analogowej, a trzeci do części cyfrowej. Takie rozwiązanie przynajmniej wydaje mi się, że powinno być. Wykonanie samego transportu też jest niebanalne. Całość wykonana wszystko z aluminium. Choćby nawet ten element tutaj bazowy, wzmacniający, to jest 6 czy 7 mm element z aluminium. Wykonane pancernie, naprawdę totalnie pancernie. Tutaj w tej części mamy płytkę z
przetwornikiem cyfrowo-analogowym. Bajka. Bardzo, bardzo ładnie wszystko wykonane. Naprawdę bardzo ładnie. Co do kondensatorów, to tu mamy chyba Nishikony Fine Gold FG. Natomiast tutaj mamy Elne Silmika w tym miejscu, czyli tak, FG i tu jest silnik, a tu chyba, nie wiem jeszcze co, ale raczej nie wygląda mi to na silnika, pewnie jakiś Nishikon UPW, UPX lub coś takiego. Za bardzo nie widzę, nie, tu mamy tak, tu jest Nippon Hemikon, tu mamy Nippona, tak to się prezentuje. No niesamowite, powiem Wam, wykonanie jest, jeśli chodzi o ten element tutaj transportu pancerny. Nie wiem, czy żeby się dostać do tych elementów mechanicznych, nie będę musiał tego trochę rozmontować i wydobyć tej części. Wtedy zobaczymy na filmie, jak to jest wszystko dokładnie skonstruowane. Na początek uruchomię urządzenie. W tym celu będę potrzebował transformator redukcyjny z 230 na 100 V nie mam, mam na 110 i drugi mam na 115. Na 100 V nie mam, bo jakoś takiego nie zamawiałem, ale ta tolerancja napięcia sieci nie powinna stanowić żadnego problemu dla tej maszyny. Waga około 20 kg tego przetworu, tego odtwarzacza CD. Standardowe złącze sieciowe. No i przystępuję do pierwszego uruchomienia, przynajmniej pierwszego u mnie na warsztacie. Dwie kreseczki na wyświetlaczu, słabo ten wyświetlacz czytelny. Słychać pracę silnika. Nic. Bzyczy i nic. Może trzeba coś jeszcze pomóc. Tutaj coś się ruszyło, o, o, troszkę wyjeżdża, bardzo, bardzo wolno. Też wykonane z aluminium. O, tacka się opuściła. Wszystko z aluminium. Coś nie tak jest jednak. No, obawiam się, że za bardzo tu nie poszalejemy z tym, ponieważ nie chce się ten system w ogóle otworzyć. Wydaje mi się, że ta tacka powinna pójść do góry, a opuścić się dopiero wtedy, kiedy będzie już całość na dole, znaczy wsunięta do środka. Nie znam kompletnie takiej konstrukcji, myślę, że wielu, wielu z Was też nie zna tej konstrukcji, bo jest to bardzo unikatowy produkt. O, teraz się coś zamyka, ale jak włożę płytę, to się blokuje chyba o silnika. Więc i tak tutaj nie zaszalejemy. Dobrze, że się chociaż wysunęła ta tacka, bo będzie można przynajmniej front zdjąć. Bo w większości odtwarzaczy CD trzeba zdemontować tę część, żeby zdejmować panel przedni. O. Prawdopodobnie jest to kwestia pasków, które tam są. Ewentualnie może się kręci na osi silnika jakaś zębatka. Zobaczymy. Trzeba troszkę tego sprzętu rozmontować. Nie ma co się nad nim aktualnie znęcać. Wszystko musi być wykonane bardzo ostrożnie. Tu mam zasilacz sieciowy z taką też wtyczką amerykańską. No cóż, no to trzeba na spokojnie przygotować trochę folii bąbelkowych, pianek i przystąpić do rozkładania urządzenia. Jeszcze wcześniej odpowiedni filc na stół, żeby tu absolutnie nic nie poniszczyć, ponieważ stan jest tego urządzenia bardzo, bardzo ładny. Także nie mogę sobie pozwolić na to, żeby był gorszy niż do mnie trafił. Tak wygląda do góry nogami. Oczywiście tutaj również jest
gruba płyta, pewnie około 3-4 mm grubości, zajebiste nóżki toczone. Teraz trzeba odkręcić tą, a zobaczcie, przednia, ta cała szuflada, prowadzenia stalowe, tak jak to robiono kiedyś na przykład w Onkyo, w Marantzach. Tam pewnie są jakieś tuleje samosmarujące, żeby to było wszystko bardzo dobre i stabilne. Część oczywiście plastikowa, tu jest zębatka. A tu jest coś błyszczącego, folia błyszcząca. Prawdopodobnie ta błyszcząca folia jest dla transoptora odbiciowego jakoś. Tam pewnie informacje ma, kiedy ma się wsunąć, a wysunąć. Możliwe, że tam nie będzie żadnego mikroswitcha, który to kontroluje. Wszystkie śrubki chromowane lub ze stali nierdzewnej. Wykonanie super. Podkładki pazurkowe. Aha. Jedna podkładka pazurkowa. To też jest wykonane całe z jednego kawałka aluminium. Frezowane. Nie jest to jakiś odlew. Dobra robota maszyny CNC. Aż strach to rozkręcać. Ciężkie. Spodniej płyty nie odkręcę, ponieważ całe wnętrze siedzi na tej dolnej płycie. Chociaż w teorii byłoby to wykonalne, dlatego że wszystko jest zrobione na złączach. Można złącza powypinać z bloku zasilacza, wypiąć tutaj od tego daka. Ale i tak pewnie trzeba będzie panel przedni zdemontować, żeby się dostać do tego niesamowitego transportu. Również podkładki pazurkowe, po to, żeby było bardzo dobre uziemienie. Taka podkładka podczas kręcenia przebija się przez lakier, przebija się przez na przykład element anodowany. Jakoś to wszystko jest bardzo, bardzo mocne. Bardzo ciężkie, bardzo porządnie zmontowane. Wykonanie mistrzowskie. Siedzi bardzo mocno, stabilnie. Czyli jeszcze na pewno gdzieś się na czymś może trzymać, chociaż zaczyna się powoli ruszać. No to już te 20 kilo robi swoje. Sporo się troszkę rusza. Tu jeszcze nic. No to są takie, powiem wam, wyzwania. O, a jednak coś tutaj. Coś tutaj się daje ruszyć. Ten panel przedni. Milimetry blacha stalowa dla usztywnienia ramy. Panelik przedni, taki sobie skromniutki, z 1,5 albo 2 kg wagi. Całość wykonana z profilu aluminiowego, który został następnie obrobiony
na frezarce. To jest wszystko element frezowany, tutaj frezowane, frezowane. Dodatkowo jeszcze wstawiona płyta ze stali nierdzewnej. No i ciekawa rzecz. Wykonane normalnie jak w automatyce przemysłowej, albo nie wiem w czym, jak dla wojska. Prowadzenie w mosiądzu łącznika sieciowego. Żeby się nie zacierał, nie blokował, żeby pracował bardzo długo i wiecznie. Natomiast tu jest jeszcze ciekawostka, tu mamy enkoder pewnie do wyboru jakichś parametrów. Oś enkodera również oprawiona i łożyskowana w elemencie z mosiądzu. To jest wykonane na zawsze, na 100 lat. To się nie ma prawa ułamać, zepsuć, zatrzeć. Coś niesamowitego. Takie rzeczy praktycznie w tej chwili są już nieprodukowane. Nikt tego w ten sposób nie robi, bo to jest bardzo wysoki koszt produkcji. Tak jak na przykład w bardzo starych amplitunerach Marantza, czy Pioniera, czy Sansui. Na przykład gałki od strojenia skali z kołem zamachowym. To oś tego całego zespołu z kołem zamachowym była łożyskowana na panewkach, na tulejach samosmarujących z brązu. Następnie już się z tego wycofano. Były tulejki plastikowe, a później już nie było na niczym. Po prostu dziura w kawałku blachy i gotowe. Wiadomo, że chodzi o koszty. Patrząc na konstrukcję tego urządzenia, nie ma tutaj chyba takiej opcji, żeby w pracę inżynierów wtrącał się jakikolwiek księgowy. Tak przynajmniej to wygląda. Prawdziwa, najwyższa możliwa półka. Niektóre urządzenia firmy T-Plusa niemieckie też są tak skonstruowane, zamykane płytą o grubości na przykład 5 mm. Co mi jeszcze pozostanie? Teraz będę musiał jakoś delikatnie wyjąć ten cały transport. Nie będę się już tutaj zagłębiał w to, żeby wymontować cokolwiek więcej. Natomiast pod transportem jeszcze jest cała płyta elektroniki. I teraz nie wiem, jak to zrobić, żeby przypadkiem jakiejś taśmy łączącej silniki czy głowicę laserową nie uszkodzić. Teraz trzeba to wszystko odkładać w bezpieczne miejsce. Panel przedni, ten element zamykający. Zaraz to wszystko pozabezpieczam, bo nie wiem, ile to wszystko będzie trwało. Powiem Wam, że w tym urządzeniu chyba nie ma praktycznie elementów plastikowych. 90% całej konstrukcji mechanizmu to jest aluminium. No oczywiście wiadomo, jakieś tam drobne elementy z plastiku muszą być. Zdjąłem taką pokrywę górną z dociskiem. Wszystko aluminium. Wykonanie niesamowite. Bajka. Już na sam wygląd powala. Po zdjęciu mamy tutaj dostęp do głowicy laserowej. Co tu się dzieje? Ten element, który opuszcza szufladkę, o, on się jakoś blokuje, nie chodzi płynnie. Czyli pewnie to jest tak, szuflada jak się wysuwa, wysuwa się szuflada. O, tu mamy głowicę laserową, silnik. Głowica laserowa zainstalowana jest całkowicie sztywno. Nie ma tutaj absolutnie żadnej amortyzacji na jakichkolwiek elementach sprężynowo-gumowych. Ach, teraz powiecie, że ja psuję w ten sposób. Przeskakuję na zębatce, ale akurat w ten sposób tego się za bardzo nie da zepsuć. Głowica laserowa sterowana jest silnikiem krokowym, nie jest silnikiem zwykłym. OK. No jednak trzeba będzie wyjąć cały mechanizm, ponieważ wszystko znajduje się od spodu, czyli zapewne jakiś pasek, coś co tym wszystkim steruje, ale widać, że nie powinno być z tym większego problemu, ponieważ wyjmując tą górną pokrywę odkręciłem dwa duże wkręty M4 i tu jeszcze mamy dwie śrubki i całość powinna wyjść. Cały system osadzony jest na takich szynach aluminiowych dwóch, na którym jest zamocowany
transport i element zasilacza. Zasilacz jest ekranowany blachą miedzianą od spodu. Aha, no to wszystko jasne. Tutaj można zauważyć kółko pasowe i pasek, który zapewne będzie do wymiany. W teorii można by się do tego paska dobrać teraz. Pasek jest do wymiany. Zrobiła się z niego taka już taka jakaś guma, ale o dziwnej charakterystyce. Zobaczę, może wystarczy ten pasek w ten... O! Nie dobierzemy się do tego, dlatego że tu jest jedno koło pośrednie. Tutaj mamy jeden pasek, a tam dalej jest drugi pasek, który też już jest taki o... który stracił całkowicie swoją elastyczność, czyli dwa paski do wymiany, ale żeby dostać się do tego drugiego, trzeba zdjąć tą górę, ponieważ silnik jest w tym miejscu pod spodem. Jak do jednego... A drugi też nie wyjdzie. Czyli jakby nie było, trzeba wyjąć transport i rozmontować szufladę, wymienić dwa paski i sądzę, że to będzie cała operacja dotycząca serwisu tego pięknego odtwarzacza. Walczę dalej. Czyli kolejne dwie śrubki. Trzeba użyć odpowiedniego narzędzia, żeby nie podrapać tych pięknych, oryginalnych wkrętów czy śrubek. Nie dość, że są czernione, to jeszcze się błyszczą. Nakierowane. O, widzicie? Już tutaj powoli coś wychodzi. Teraz trzeba to dokładnie obejrzeć od spodu, żeby nic nie poływać. Bo wtedy może być większy problem. Wystąpiła konieczność odmontowania tego boczku. Ze względu na to, że całe podłączenie mechanizmu jest w tym miejscu i tu są dwie taśmy do połączenia, które trzeba wypiąć przed wymontowaniem transportu. To też zobaczcie, jaki kawał aluminium. Też tu jest wszystko wyfrezowane, otworki, śruby, podkładki miedziane pod śrubkami. Wykonanie bardzo ładne. Ciekawe, jakie przetworniki tu zastosowano. Jest jakieś DSD1792, ale nie wiem, czy to są DAC-i. Bo raczej DAC-i to mają oznaczenie PCM. Ale możliwe, że DAC-i są gdzieś od spodu. Ale tego nie będę ruszał. Tu mamy te rezystory, nie wiem, czy to jest Allen Bradley, czy jakieś innej firmy. Węglowe, ze złoconymi wyprowadzeniami. Najwyższa półka do audio. I tu zapewne jest generator kwarcowy. Wykonane pięknie. Od spodu nie ma żadnych układów scalonych, ani elementów SMD. Wszystko znajduje się po tej stronie, więc to będą też zapewne DAC-i. Tu dopiero można zobaczyć tą szynę aluminiową, która jest tutaj tym elementem bazowym do zamontowania płytek, transportu i zasilacza. Tymczasowo przykręciłem ten transport, żeby nie latał, żeby się nic nie podrapało, nic nie poobijało. I pacjent wymontowany. Teraz trzeba w jakiś sposób, jeszcze nie wiem jak, wyjąć tą szufladę, żeby się dostać do pasków. Jest tu gdzieś blokada. Trzeba najpierw poznać działanie mechanizmu, żeby go zepsuć, tak? Żeby go rozłożyć. Dokładnie tak jak wcześniej myślałem,
Mamy tutaj łożyska samosmarujące z brązu, żeby było całość żeby była bardzo stabilna. Teoretycznie wypadałoby tą szufladę wyjąć, odkręcając ten element mocujący z łożyskami, ale tu jest jedna śruba, a tu pod szufladą jest druga, więc ten numer nie przejdzie. Jest jakaś na pewno inna metoda dobrania się do tych pasków. No, jedną z metod może być wymontowanie tego silnika, ale dalej nie dostanę się do paska, który napędza zębatkę, która steruje tą szufladą. Więc wyjęcie tej szuflady jest jedynym rozwiązaniem, aby wymienić paski. Ale wydaje mi się, że chyba nie do końca. Dobra, zrobimy to inaczej. Pierwsza rzecz. Można spróbować odkręcić ten element, gdzie znajdują się właśnie zębatka i koło pośrednie. Bardzo ciekawe dopasowanie wysokości. Są podkładeczki zastosowane, kilka sztuk. Silnik. W teorii jeden pasek już jest. Pasek już jest taki, jak galaretka się robi powoli z niego. Starzeje się materiał. Jeden pasek wyjęty. Teraz czas się dobrać do drugiej sztuki. Rozkręcam to po to, żeby uniknąć konieczności zdejmowania tej szuflady. Zdejmę to koło pasowe, które się tutaj znajduje i zobaczymy, czy wszystko się powiedzie. Operacja się udała. Element napędu wymontowany. To jest oczywiście ruchome, ponieważ w jakiś tam sposób dotyka do zębatek. I teraz, żeby ten pasek wymienić, trzeba rozmontować jedną, drugą zębatkę, żeby go stąd... O! Czyli zębatka już się sama rozmontowała i uciekła na dół. Czyli mamy do wymiany dwa paski. Oba są identyczne. Teraz poszukiwania paska. Jak nie mam, to będę musiał taki pasek jeden i drugi zamówić. Wracając do tematu tej szuflady, na temat jego i łożyskowania, no to jest nic bardzo super łożyskowane. Praktycznie. Wykonanie bajka. Element opuszczania szufladki, tej tacki na płytę. Aha, i ta tacka na płytę jest powiązana, to sterowanie tacką na płytę jest powiązane z takim ramieniem. Prawdopodobnie w ten otwór tutaj wchodzi ten kołek. Dlatego to jest element ruchomy. A ta blaszka zmontowana jest z dwóch części. I można nawet zauważyć, że nie jest to robione wykrojnikiem, tylko jest to wycinane na laserze. To jest taki efekt po cięciu laserem. Składa się ten element z dwóch blach. Cała rama, ta stalowa, metalowa, która jest zastosowana, też jest ścięta laserem, ponieważ są takie miejsca przepalania i to wprawne oko zauważy, że to nie jest robione z wykrojnika, czyli świadczy to o tym, że nie jest to produkcja wielkoseryjna, bo w przypadku produkcji wielkoseryjnej nikt by się nie bawił w cięcie laserem dla 10, 100 czy 200 tysięcy sztuk, tylko byłoby to robione wykrojnikiem, a tu od razu widać, że jest to robione laserem.
Czyli świadczy to o tym, że te odtwarzacze CD były wyprodukowane w małej ilości. Poszukiwanie pasków. Po wymianie pasków praktycznie sprzęt można składać. Tak nie spojrzałem, ale głowica laserowa, która jest tutaj zastosowana, to jest głowica KHM2 w tym transporcie. Tu mamy właśnie chyba czujnik optyczny, czyli tam z drugiej strony będzie transceptor odbiciowy, który widzi ten element z folii błyszczącej. Aha, czyli tu jest tak, na pewno tu jest jeden transceptor odbiciowy w tym miejscu, ponieważ jest tu folia dla tej części. I tu jest drugi element też, który zawiera folię. I to jest kontrola opuszczania tacki. Czyli wyeliminowano w tym urządzeniu całkowicie mikroswitche różnego rodzaju, które z biegiem mogą szwankować. Chociaż nie ukrywam, że zdarzyło mi się już naprawiać jakieś urządzenia, gdzie transoptory również były uszkodzone. Złożenie mechanizmu bez zdjęcia szuflady okazało się praktycznie niewykonalne. Natomiast po zdjęciu szuflady problem został rozwiązany. Działa to w ten sposób. Trochę Wam zbliżę. Mamy tutaj taki element od obniżenia tacki na płytę. Ciekawa rzecz w tym urządzeniu. Wszystko jest wysmarowane specjalnym smarem hamującym, spowalniającym. Wszystkie te tutaj elementy, łącznie z wysmarowaniem osi tych kółek. Nic absolutnie nie ma prawa tu grzechotać, brzęczeć. Wszystko jest bardzo, bardzo fajnie zrobione. Bardzo płynnie chodzi z takim lekko wyczuwalnym oporem. Teraz tak, jeżeli chodzi o demontaż szuflady, jest banalnie prosty. Odkręcamy jedną śrubkę, drugą. Wyjmujemy oś i możemy szufladę zdemontować. Oś pracuje całkowicie na sucho, ponieważ tu są panewki z brązu samosmarujące. Na temat takich panewek już wielokrotnie mówiłem, jak one działają, jak one funkcjonują. Paski, które zastosowałem, oryginalne paski mają 35 na 1 mm, ale akurat takich nie miałem 35 na 1, więc dałem 35 na 1,5, czyli troszkę grubsze, ale nie stanowi to żadnego problemu. Pracują bardzo dobrze. Może na dłużej wystarczą. Są na tyle naciągnięte, że spokojnie to wystarcza. Dwa paski są identyczne. No i teraz co mi zostało? Złożyć tą szufladę. Jeszcze tylko przetrę te osie. I możemy składać. No, trochę brudu jest. No. No i tutaj kolejna akcja. Firma Sony też się tu nie popisała, bo to powinno być jakoś bardzo dobrze, moim zdaniem, spasowane, tak jak w wielu innych urządzeniach, innych producentów. Po to się stosuje tu leję samosmarującą, żeby było to spasowane tak jak w osi silnika. Natomiast tutaj widzicie, jaki to jest luz. Nie wiem, czemu oni zostawili tu tak duży luz. W starych odtwarzaczach CD Onkyo Integra takie coś było niedopuszczalne. Choćby nawet w jakimś starym Philipsie czy w starym Marantzu tak nie ma. No ale tu jest bardzo ciekawa rzecz. Interesująca. Bardzo mnie to zdziwiło. Jak to jest, że w tym miejscu wkładając mamy tak gigantyczny luz na panewce, a w tym miejscu też. Natomiast po złożeniu w całości tu jest trochę mniej, a tutaj jest praktycznie zero luzu. Na czym to polega?
Czyżby następny jakiś numer dziwny? 6,96. Ha! 6,76. Bardzo dziwna sprawa. Kto to tak wymyślił, żeby to tak było zrobione? No niestety teraz nie wiem, która oś była gdzie, bo w życiu bym nie przypuszczał, że będą tak gigantyczne różnice. Jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. Moim zdaniem powinny być obie bardzo dobrze spasowane. Przez to, że to takie jest niedokładne, tu jest bardzo ładny luz, mały luz, tu jest luz bardzo duży. Efekt jest taki, że ta szuflada po wysunięciu ją można poruszać góra-dół i na boki. No nie jest to moim zdaniem to, czego bym się spodziewał po tym producencie. Ale skoro są te dwie osie o różnych średnicach, to moim zdaniem jest to celowo zamierzone działanie firmy Sony. No cóż, teraz myślę, że nie ma znaczenia, gdzie to będzie zamontowane. Nie spotkałem się jeszcze nigdy z takim patentem. W każdym razie myślę, że można zacząć to składać. Aha, i tu jeszcze taka kwestia tych elementów, gdzie są transoptory odbiciowe. Tu mamy te paski. I w tym miejscu są właśnie transoptory odbiciowe. Tutaj siedzi jeden. I tu jest drugi. W tym miejscu. To taka ciekawostka. Bardzo dobre rozwiązanie. Bardzo dobre. Na pewno lepsze niż te różne elementy przełączników, które z biegiem przestają działać, z biegiem czasu. W teorii powinno być ok. Myślę, że teraz jest to w jakiś tam sposób niepoustawiane, więc nie wiem, czy jakiegoś błędu nie popełniłem. A już jest błąd popełniony. Element wystający z zębatki powinien być tutaj wprowadzony w to miejsce, a nie jest. No i dobra. No to drobna poprawka. Trzeba jeszcze raz wyjąć szufladę. Ale to są wszystko szczegóły. Wkładając szufladę, tu jest rowek i ten rowek musi trafić w zębatkę. Ale to wystarczy tylko lekko ją unieść, czyli odkręcić tą oś od tej strony. Ustawić zębatkę odpowiednio, żeby wlazła w rowek. Już jest, ok. I myślę, że na tym będzie można już to zakończyć. Tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze zanim zamontuję to do odtwarzacza, podłączę silnik pod zasilanie tutaj i zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Za chwilę będzie wielki test.
bardzo ładnie. A coś poszło nie tak, ponieważ szufladka się nie podniosła do góry. A nie, dobrze jest, ona się miała opuścić, sorry. Jeszcze raz. Tą stronę się opuszcza. I powinna pójść do góry, a nie poszła do góry. Cały czas jest do dołu. To jest bardzo źle. No cóż, jeszcze będę musiał chwilę nad tym popracować, bo możliwe, że coś źle zmontowałem. Jest wszystko w porządku. Jeżeli tak zrobimy mechanicznie, to on się nie podniesie. Musi być w tej formie, żeby tutaj został jakby zahaczony i dopiero będzie w porządku. Teraz jeszcze jedna próba. Opuszczone. Podnosi się, jest ok. Dobrze. Operacja się powiodła. Można składać. No i jeszcze po złożeniu trzeba będzie to wszystko ładnie tutaj umyć jakimś izopropanolem na przykład, czy tam jakimś acetonem w tym celu, żeby... No aceton to raczej nie, bo mi rozpuści elementy plastikowe. Ale izopropanol w tym celu, żeby pozbyć się odcisku paluchów. Maszyna prawie zmontowana. Szuflada chodzi bardzo płynnie, bardzo cicho, domyka się powoli, hamuje przy wysuwaniu bardzo powoli, tak jak byłoby to sterowane, więc wręcz dosłownie z falownika, czyli bardzo płynnie wchodzi silnik na obroty i płynnie z tych obrotów schodzi na dół. Nie ma takiego startu natychmiastowego silnika i natychmiastowego zatrzymania silnika sterującego tą szufladą. Pomimo luzów na jednej z osi, i tak to jest dosyć stabilne. Dosyć długo trwa analiza płyty, dlatego że musi rozpoznać system, czy to jest zwykłe CD, czy Super Audio CD. Po rozpoznaniu mamy wyświetloną ilość utworów i czas płyty. Po chwili wszystko znika i gałeczką robimy tak, że możemy wybrać dany utwór z płyty, który chcemy. Po wyborze tego utworu naciskamy gałkę i mamy play. Proszę się nie sugerować tym, co jest nagrane na płycie. Łapię pierwszą, lepszą i tą słucham. Czyli to, na co trafiło to urządzenie, zostało naprawione. Jedno naciśnięcie stop, drugie naciśnięcie wysuwamy szufladkę. Powiem tak, technicznie bardzo zaawansowane, w tym sensie, że naprawdę włożono bardzo dużo pracy w wykonanie i w zaprojektowanie tego urządzenia pod kątem obudowy, mechaniki, elektroniki, szuflady, włożono dużo pracy w wykonanie całego tego pancernego transportu. Tyle, co mogę o tym powiedzieć. Jeszcze ciekawa rzecz, co jest bardzo rzadko spotykane w ogóle w tego typu mechanizmach. Wszystkie elementy ruchome, łącznie z ośkami kółek zębatych, są nasmarowane smarem tłumiącym. Czyli smar o bardzo dużej lepkości. No, na pewno jest to smar o dużo mniejszej lepkości niż ten, który stosuje do potencjometrów, ale plus, że nic tu nie ma prawa wibrować. Wszystko jest takie lekko schamowane,
Wszystkie elementy są wytłumione dzięki właśnie zastosowaniu tego specjalistycznego smaru. To jest duży plus w tym momencie. Teraz jeszcze do zamontowania mam tylko tą osłonkę kieszeni i można zamykać pokrywę odtwarzacza. Jeszcze zobaczymy, co on tutaj ma ciekawego na tylnym panelu, ponieważ ma wszystkie możliwe wyjścia. Tu mamy wyjście kanału lewego, prawego. Wszystkie wyjścia, które się tutaj znajdują, można włączyć lub wyłączyć. Tu jest wyjście cyfrowe, zbalansowane, koaksjalne, optyczne. Tu jest jakiś e-link, nie wiem do czego to służy w Sonym. To jest chyba jakiś system połączenia. Tutaj mamy możliwość wyboru, czy dźwięk ma być wielokanałowy, czy ma być stereofoniczny. Czy używamy systemu tylko CD, czy używamy również Super Audio CD. Tu jest jeszcze wyjście zegara. Prawdopodobnie jest to wyjście, które się stosuje w takich przetwornikach cyfrowo-analogowych, gdzie możemy podłączyć oddzielnie zegar na przykład i pełny sygnał. Nie wiem do końca, do czego to tak naprawdę służy. No i oczywiście gniazdko sieciowe. Praktycznie na tym mogę zakończyć swoje działania i zamknąć pokrywę. Podsumowując, moim zdaniem jest to najlepszy odtwarzacz CD firmy Sony lub najlepiej zrobiony odtwarzacz CD w ogóle jakiegokolwiek miałem na stole. Włożono w niego ogromną ilość pracy związaną z projektowaniem, jak również pracę związaną z jego wykonaniem. Tak jak widzieliście, nie żałowano tutaj kompletnie, absolutnie materiałów. Praktycznie w środku nie ma elementów plastikowych. Wszystko wykonane perfekcyjnie na maszynach CNC. Gdyby nie zębatki plastikowe i kółko, na którym pracują dwa paski, oraz kawałek zębatki znajdujący się pod szufladą, nie byłoby tu praktycznie żadnych elementów plastikowych. Nawet gałki i przyciski. Wszystko, kompletnie wszystko jest wykonane z aluminium. Bardzo, bardzo wysoka półka. Natomiast nie wypowiadam się na temat dźwięku. Takich rzeczy nie oceniam. Jest to kwestia kompletnie indywidualna. Jakąś dziwną płytę wylosowałem. Odtwarzacz ten jest zasilany napięciem przemiennym 100 V. Wyprodukowano podobno tylko 500 sztuk. Natomiast nie mam wiedzy na temat tego, ile sztuk i czy w ogóle było wyprodukowane na inne napięcie zasilania. Na przykład w przypadku końcówki mocy Onkyo M510, która była wyprodukowana w ilości 100 sztuk, naprawiałem już 4 sztuki tych potężnych końcówek mocy Onkyo. Z mojej wiedzy wynika, że zrobiono tylko 6 sztuk na napięcie 220 V. Możliwe, że w przypadku tego odtwarzacza Sonego również wyprodukowano jakąś znikomą ilość na napięcie 220 V. Natomiast wszystko, co można znaleźć na rynku, jest na napięcie 100 V. Wszystko, co miałem do pokazania, zostało pokazane. Przede wszystkim chciałem się skupić na przedstawieniu Wam jakości wykonania tego urządzenia oraz jego pancernej konstrukcji. Bardzo, bardzo mi się podoba takie wykonanie. Jeszcze piszcie w komentarzach, bo możliwe, że inne firmy też mają tego typu urządzenia wykonane w takiej technologii, całość z aluminium. Mówimy tutaj oczywiście o firmach popularnych typu Pioneer na przykład, czy jakiś Denon lub Marantz. Chodzi mi o firmy, które zajmują się produkcją wielkoseryjną, bo wiadomo, że na pewno o takim wykonaniu będą inne produkty na rynku, ale będą to już takie marki mniej znane. Thank you.
I na tym kończymy zabawę z tym pięknym odtwarzaczem.